Dziękuję i serdecznie witam, Ojca. Przekazuję Ojcu głos. Mam nadzieję, że te dni tutaj. Wiem, że zjazd rozpoczął się wczoraj i że było już parę wspaniałych wykładów. I mam nadzieję, że wszystkie dzisiejsze zajęcia aż do końca będą bardzo udane i owocne dla wszystkich. Dobrze, po pierwsze, bardzo się cieszę że mogę tu być z Wami wszystkimi. I szczególnie myśląc o tym, że w tym krótkim wykładzie mam zamiar nie mówić długo. Abyście mogli zabrać głos i zapytać o to, na co macie ochotę. Tytuł wykładu to kilka myśli na temat społecznego działania chrześcijanina w świetle przesłania świętego José Marii. Oczywiście jest to bardzo szeroki temat. I pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to żeby przekazać wam tu obecnym osobom, które w ten czy inny sposób, na różne sposoby, w różnych krajach. Poprzez bardzo różnorodne działania wszystkich Was łączy troszczenie się o osoby, o ich godność, szczególnie ludzi najbardziej potrzebujących. Dlatego po pierwsze chciałem Wam pogratulować tej pracy. A także dodać wam otuchy na tyle, na ile tego potrzebujecie, ponieważ czasami praca jest ciężka, praca zajmuje czas, którego czasem brakuje, i wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu, aby dodano nam otuchy, aby pracować dalej. Dobrze, panorama, którą macie przed sobą, którą wszyscy mamy przed sobą, i szczególnie wy, to bardzo szeroka panorama potrzeb, jakie są w świecie. Nędzy, cierpienia, nędzy nie tylko materialnej, ale często niewiedzy. Często także to dawne i współczesne sposoby zniewolenia wielu ludzi. Wiele rozpaczy, wiele wojen. Nie tylko wojna, która pojawia się obecnie najczęściej w opinii publicznej, która oczywiście jest bardzo smutna pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale także wiele innych miejsc na świecie, gdzie brakuje pokoju. To wszystko nie pozostawia nas obojętnymi, ponieważ wszystko jest nasze, szczególnie ze względu na chrześcijańską motywację, na której chcemy budować całe nasze życie i wszystkie Wasze działania. Nic nie jest nam obojętne. A to dlatego, że wszystko jest przedmiotem zainteresowania Jezusa Chrystusa i dlatego, jeśli chcemy patrzeć po chrześcijańsku w naszej pracy, interesujemy się wszystkim. Ale jednocześnie nie możemy zapomnieć, że jest bardzo dużo rzeczy pozytywnych na świecie. Nie możemy patrzeć tylko pesymistycznie, negatywnie. Często przypominam sobie pewne słowa, które zwykł powtarzać mój poprzednik, Don Javier Echevarria, powtarzając za naszym ojcem, za świętym Josemarią, jak wielu jest dobrych ludzi na świecie. Mówił to z przekonaniem, a poza tym to prawda. Ilu dobrych ludzi jest na świecie i zwykle dodawał, którzy na nas czekają. Czekają także na wszystkie wasze inicjatywy. Dlatego doświadczając cierpienia, nędzy, potrzeby, z którymi się mierzycie w waszej pracy i zaangażowaniu, nie możemy, nie możecie patrzeć negatywnie czy pesymistycznie. Tak, spojrzenie realistyczne, aby przyjąć sprawy takimi, jakimi są, ale zawsze wiedząc, że jest także wielu dobrych ludzi i wiele dobra na tym świecie. I przede wszystkim. Myślcie także, że wszystkie wasze działania, jeśli widzimy je na tle panoramy świata, często mogą się wam wydać może mało znaczące. To może być powodem do zniechęcenia. Ktoś powie, tak się poświęcamy, aby rozwiązać różne kwestie, a świat nie idzie w dobrą stronę. Co się dzieje? Czy rzeczywiście mogę zmienić ten świat? I może to wywołać w nas pesymizm. Nie powinniśmy poddawać się pesymizmowi, ponieważ nic nie idzie na marne. To wyrażenie, którego dużo używał Don Javier, nic nie idzie na marne. Używał go też wielokrotnie nasz ojciec, nic nie idzie na marne z tego, co robimy. Powinniśmy także mieć na uwadze wartość każdej osoby. Nawet dla jednej osoby warto jest podjąć cały ten wysiłek. Można powiedzieć, i w pewnym sensie jest to prawda, że wśród ludzi zaskakująco to jedna osoba jest warta więcej niż zbiór wszystkich razem. Osoba jest warta więcej niż gatunek. W jakim sensie? Ma to prawdziwy sens. Chodzi o to, że nie można wyeliminować jednej osoby ze względu na dobro całości. Całość posiada wartość każdej z pojedynczych osób wartość osoby. Tak więc jeśli wasza działalność pomoże rozwinąć się choćby jednej osobie, jeśli zbliży się do Boga i co więcej wyciągniecie ją z trudnej sytuacji, samo to już wystarcza, żeby warto było podjąć ten cały wasz wysiłek dla jednej osoby. I co więcej, pomagacie bardzo wielu osobom, nie tylko jednej. Trzeba brać to pod uwagę, wartość każdej osoby. Oczywiście dzieła, w które jest zaangażowanych wiele osób, mają wielką wartość, ponieważ docierają do wielu osób, a także ponieważ podtrzymują społeczną wrażliwość chrześcijanina, ponieważ pomagają i są przykładem dla innych osób, aby podjęły tego typu działania, aby zatroszczyły się o innych. Prawdą jest też, że każde działanie wspólne, każde działanie społeczne ma znaczenie dla ogółu, ponieważ wszystkie podejmowane prace ostatecznie dotyczą konkretnych osób. Ale nie ma wątpliwości, że Wasze działania mają szczególnie bezpośredni wpływ na wymiar społeczny. To znaczy na podniesienie poziomu życia osób, poziomu samego społeczeństwa. To wszystko wykonujecie przede wszystkim w duchu służby. Duch służby, w którym bezpośrednio się przejawia chrześcijańska motywacja. Każda uczciwa ludzka praca w swej istocie posiada wymiar służby, ale nie ma wątpliwości, że Wasze działania są bezpośrednią służbą. Przychodzi mi na myśl przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Miłosierny Samarytanin służy bezpośrednio, pomaga, leczy. Ale później pojawia się inna postać właściciel gospody, który pozornie nic szczególnego nie robi, ale także czyni coś bardzo ważnego. Każda praca, chociaż nie wydaje się mieć bezpośrednio wymiaru społecznego, to jednak go ma. Choć wasza rzeczywiście jest bardziej podobna do działań miłosiernego Samarytanina niż do właściciela gospody, jest bardziej bezpośrednio nakierowana na rozwiązanie problemów poszczególnych osób. Skąd bierze się motywacja chrześcijańska? Oczywiście pochodzi od Jezusa Chrystusa. I tam właśnie mamy patrzeć, z tego wzoru mamy korzystać, starać się korzystać z Jezusa Chrystusa, ponieważ nie chodzi jedynie o ludzką solidarność, choć bez wątpienia ma ona pozytywną wartość, ludzką, naturalną. Tak samo naturalna i spontaniczna troska o ludzi, jedni o drugich. Ale oprócz tego chrześcijaństwo nadaje o wiele wyższy wymiar. Dzięki teologalnej cnocie miłości, w ścisłym tego słowa znaczeniu: teologalna cnota miłości, miłości do innych. Nie chodzi jedynie o działania. Działania powinny być owocem czegoś wewnętrznego, bardzo głębokiego, miłości do ludzi. Powinniśmy kochać, kochać ludzi. Dlatego miłość przemienia nasz sposób patrzenia na świat i na poszczególne osoby. Teraz przychodzą mi na myśl pewne słowa świętego Marii, które wielu z was bez wątpienia rozważało wiele razy. Zwracając się w swojej modlitwie do Boga, mówił: "Obym patrzył twoimi oczami, Chryste mój, Jezu mój kochany". Co więcej, mówił to w chwili, jak być może wielu z was pamięta, gdy miał problemy ze wzrokiem w ostatnich latach swojego życia i wykorzystał tę sytuację, by przenieść to na teren nadprzyrodzony. To znaczy, obym patrzył Twoimi oczami, widzieć oczami Chrystusa. Powinniśmy patrzeć na ludzi, patrzeć na konkretne osoby oczami Chrystusa. Jak to osiągnąć? Uda się to jedynie i wyłącznie, owszem, po ludzku, z dobrą ludzką troską, ale przede wszystkim osiągniemy to, jednocząc się z Jezusem Chrystusem. W jaki sposób patrzeć oczami Chrystusa na ludzi, aby troszczyć się o nich serdecznie, z zainteresowaniem, z oddaniem. To jest możliwe na tyle, na ile utożsamimy się z nim. I jak utożsamiamy się z Jezusem Chrystusem? Przede wszystkim poprzez sakramenty i modlitwę, szczególnie poprzez eucharystię, gdzie rzeczywiście nie tyle upodabniamy się do Chrystusa, co utożsamiamy się z nim. On upodabnia nas do siebie. Ta zdolność patrzenia oczami Chrystusa prowadzi nas do patrzenia na ludzi z miłością, z oddaniem, ofiarnie, jeśli trzeba. A Was popycha do poświęcenia Waszego czasu z zaangażowaniem, które ma charakter zawodowy. Nie jest zaangażowaniem, powiedzmy, z doskoku od czasu do czasu. Tam trzeba szukać siły. I cała ta moc chrześcijańskiej motywacji. Która rodzi się w nas szczególnie poprzez nauczanie świętego Jose Marii, pomaga nam w czymś kluczowym w jego nauczaniu w przekształcaniu życia codziennego w obcowanie z Bogiem, w przekształceniu tego, co zwyczajne, w spotkanie z Bogiem, a owocem jest służba innym. To znaczy, że na tyle, na ile umiemy z Jego łaską z jego pomocą, z pomocą eucharystii, z pomocą modlitwy na ile potrafimy patrzeć na bliźnich, widząc w nich Jezusa Chrystusa, utożsamiając się z jego pragnieniem, na tyle potrafimy przezwyciężyć zmęczenie, przezwyciężyć możliwe zniechęcenie. A także istnieje także ryzyko myślenia, że troszczymy się jedynie Niezależnie od tego, co zrobimy, zawsze będą to ograniczone inicjatywy. Istnieje także ryzyko myślenia, że troszczymy się jedynie o to, co nasze i rezygnujemy z szerszego spojrzenia powszechnego, które zawsze powinniśmy posiadać, aby być rzeczywiście tym Chrystusem, jakim chcemy być dzięki utożsamieniu się z Nim. Do czego prowadzi nas utożsamienie się z Chrystusem w naszej pracy? Oczywiście do wielu kwestii. Po pierwsze, to szczególnie jasne, do ducha służby. U podstaw całej waszej działalności jest służba. W rzeczywistości wszystkie wasze ludzkie działalności w ten czy inny sposób są służbą, ponieważ służymy sobie wzajemnie, czy tego chcemy, czy nie, ale wasza działalność jest bezpośrednio służebna. W związku z tym, co widzimy w Jezusie Chrystusie? On sam nam to mówi, tyle razy to rozważaliśmy. Rozmawiając z apostołami, chcąc upewnić się, że zdali sobie z tego sprawę, mówi im: Ja jestem pośród Was jak ten, kto służy. I przy innej okazji, gdyby przypadkiem nie zrozumieli tego do końca, Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz żeby służyć. I dlatego także możemy odczuwać, możecie odczuwać radość. Kiedy odczuwacie radość albo czasami ciężar służby, kiedy myślicie o poświęceniu czasu, poświęceniu sił, waszej głowy, pomyślcie, że w ten sposób utożsamiacie się z Panem Jezusem który jest tym, który służy. Utożsamiamy się z Nim w takim stopniu, w jakim służymy. I w nieprzeciwstawnym, ale komplementarnym sensie: na tyle, na ile się z Nim utożsamimy służąc. Służąc, utożsamiamy się z Nim. I utożsamiając się z Nim w modlitwie, w sakramentach, stajemy się bardziej zdolni do tego, aby oddać się, służyć z radością. I tak naprawdę na tym także polega miłość do świata, o której mówił nasz Ojciec. Kochać świat jako stworzony przez Boga i kochać świat jako środowisko, jako miejsce naszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem i naszego obcowania z ludźmi, naszej służby ludziom. W całym tym kontekście pojawia się idea więcej niż idea. Rzeczywistość pracy. Bez wątpienia wszyscy pewnie pamiętacie, a jeśli nie, to prawie wszyscy, przede wszystkim ci, którzy należycie do dzieła, Centralne miejsce, jakie ma praca w nauczaniu Świętego Marii, uświęcenie pracy. I uświęcenie pracy nie jest jedynie dodaniem, jakiegoś pobożnego ozdobnika do naszej działalności. Uświęcić pracę to coś bardzo wewnętrznego, wynikającego z samej istoty pracy. Nasz ojciec, święty Jose Maria, mówił, że aby uświęcić pracę, także jako zdolność lepszego służenia innym poprzez tę pracę, mówił. Aby uświęcić pracę, należy spełnić pierwszy warunek, jakim jest pracować. I dodawał, i pracować dobrze. Trzeba pracować i pracować dobrze. Dlatego we wszystkich działaniach i konkretnie w waszych, pracować dobrze oznacza różne rzeczy w zależności od tego, czym się zajmujecie. Każdy i każda z Was widzi, co oznacza dla mnie pracować dobrze. Poświęcenie odpowiedniego czasu, zastosowanie odpowiednich środków, zdolność przemyślenia spraw, podsumowując wszystko, co oznacza dobre wykonanie działalności, o którą chodzi, ale jednocześnie to ma być jakby ożywione od środka. Właśnie przez tę świadomość bycia narzędziami Boga, świadomość bycia narzędziami Jezusa Chrystusa, ponieważ to, co chcemy zanieść światu, to, co niesiecie światu, tylu osobom, to ciepło, bliskość Boga, która zaskakuje. Bóg kocha nas nieskończenie, ponieważ On jest nieskończony. Kocha każdą osobę. Ale w praktyce pragnie uobecnić swoją miłość do ludzi, również poprzez Waszą miłość. Tych wszystkich ludzi, którzy znajdują się w zasięgu Waszych działalności, Bóg, Jezus Chrystus, pragnie kochać ich także poprzez Waszą bliskość. Dlatego, kiedy pracujecie, kiedy poświęcacie czas, myślicie, załatwiacie sprawy, bądźcie bardzo świadomi, że kochacie, że czynicie coś kluczowego w życiu chrześcijańskim. Miłość do ludzi, serdeczność wobec ludzi. I to jest siła, która popycha nas do dobrej pracy. Świadomość tego, że niesiemy ludziom coś Bożego, jest przyczyną na tyle, na ile jest rzeczywiście świadoma. Prowadzi nas do zastosowania środków, aby to wykonać, aby pracować dobrze, aby robić to z Nim, pracować z Panem Jezusem. To wszystko opiera się na założeniu oczywistym dla chrześcijanina. To założenie to wiara. Mamy być ludźmi wiary. Wiara, która nam pomoże, która nas wspiera w podtrzymaniu ufności, w tym, by nie zniechęcać się. Dlaczego wiara jest fundamentem nadziei? Pamiętacie, jak list do Hebrajczyków mówi wyraźnie w rozdziale 11, że wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Ufamy, mamy nadzieję na tyle, na ile wierzymy. A wierzymy w moc, w moc Boga, w moc Boga z nami. W księdze Izajasza są słowa Boże wypowiedziane przez Izajasza. Moi wybrani nie będą się trudzić na próżno. Powinniśmy mieć tę nadzieję, to Słowo Boże. Moi wybrani nie będą się trudzić na próżno. I wszyscy jesteśmy wybrani przez Boga. Wszyscy. I nie pracujemy na próżno. Nie będziemy pracować na próżno właśnie dlatego, że pracujemy z Panem Jezusem. Dla Niego i dla ludzi. Aby zanieść ludziom miłość Boga. Wiara jest oparciem dla nadziei i oparciem dla miłości, miłości nadprzyrodzonej. Pozwala kochać bezwarunkowo, bez dyskryminacji, by przezwyciężać naturalne różnice. To wszystko daje nam łaska Boża, związana z cnotą miłości, która opiera się, tak jak nadzieja, na wierze. Ta wiara, ta nadzieja, ta miłość są podstawą w praktykowaniu sprawiedliwości. Sprawiedliwość i miłość powinny zawsze być ściśle złączone. Nie można mówić o miłości, nie można praktykować miłości bez sprawiedliwości. Oczywiście nie jest to Wasz przypadek. Ale w szczegółach zawsze będziemy musieli walczyć, aby dobrze wykonywać naszą pracę. Miłość nie może nigdy działać kosztem sprawiedliwości. Nie tylko dlatego, że jest to sprzeczne, ale co więcej, jest to niemożliwe. Bez sprawiedliwości nie może być miłości. To ma także swoje praktyczne konsekwencje przy prowadzeniu działalności w instytucjach. Czasami mogłoby się zdarzyć, że miłość posłużyłaby za swego rodzaju wymówkę, aby nie troszczyć się do końca o sprawiedliwość. Należy troszczyć się szczególnie, aby zawsze praktykować sprawiedliwość. Należy dać każdemu to, co mu się należy i nie wolno myśleć, że dzielimy się tylko tym, co nam zbywa, co nikomu się nie należy. Jest wiele rzeczy, które mamy obowiązek dać i dlatego miłość nie tylko przewyższa sprawiedliwość, ale i ją zakłada. Przewyższa ją, ale zawsze ją zakłada. Chciałem mówić krócej. Jesteśmy bardzo blisko stulecia dzieła. Do 2028 i 2030 roku pozostało niewiele czasu. To rzeczywiście okazja, aby ożywić tę służbę najbardziej potrzebującym, która była i nadal jest marzeniem świętego Josemarii. Dlatego jest także sercem każdego dzieła apostolskiego Opus Dei. Perspektywa stulecia to dla nas okazja, żeby pomyśleć, podjąć refleksję, w jaki sposób rozwinąć te działania wynikające z ludzkiej solidarności, udoskonalone przez nadprzyrodzoną miłość, przez prawdziwą troskę o ludzi. Wobec tej perspektywy popatrzmy, w jaki sposób możemy zaangażować. To słowo nie jest najładniejsze. Zaangażować więcej ludzi. To znaczy sprawić, żeby większa liczba osób zaangażowała się w służbę. Doświadczamy tego, że kiedy służymy, jesteśmy bardziej szczęśliwi. Kiedy poświęcamy się i wysilamy, aby pokonać myślenie o sobie. Aby bardziej troszczyć się o innych, jesteśmy bardziej zadowoleni. Przyczyniamy się do szczęścia innych, gdy pomagamy im być hojnymi. Pomyślcie, jak zebrać więcej ludzi wokół Waszych działań, aby współpracowali na miarę swoich możliwości. W związku z tym dobrze jest wspierać pracę zespołową. Po pierwsze w Waszych instytucjach, zgodnie z ich sposobem organizacji ale współpraca jest kluczową wartością. Należy uciekać od indywidualizmu, także ze względu na to, że faktycznie w jedności siła. To popularne powiedzenie jest prawdziwe. Pracować z innymi. Ten kierunek wyznaczał nam zawsze św. Josemaria. W zarządzaniu pracami apostolskimi, w zarządzaniu dziełem, Kolegialność, jedność z pozostałymi osobami, ponieważ jedność jest kluczową wartością dla skuteczności. Możemy także przypomnieć to, co mówi sam Jezus Chrystus, co odnosi się do kościoła i do wszystkich wymiarów kościoła: ut omnes unum sint, aby wszyscy stanowili jedno. Pan Jezus powiedział to modląc się podczas ostatniej wieczerzy, zwracając się do Boga Ojca. Jak pewnie pamiętacie, Jezus dodaje: Aby stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby świat uwierzył. Pan Jezus mówi o jedności jako o warunku skuteczności. Aby świat uwierzył, możemy to odnieść do wszystkich pozostałych rzeczy. Dla skuteczności pracy jedność jest kluczowa. Jedność, która przejawia się na wiele praktycznych sposobów, zgodnie z okolicznościami i poszczególnymi instytucjami. Dbajcie o wszystko to, co wiąże się z jednością w Waszej konkretnej organizacji, w Waszej pracy, ponieważ jedność jest zawsze warunkiem skuteczności. Oprócz tej pracy istnieje także inny wymiar, który dobrze jest wzmacniać przy okazji stulecia. To coś, o co stale, zawsze warto się starać. Chodzi mi mianowicie o prowadzenie badań, o refleksję, o to, by nie zadowalać się tym, co już robicie. Myślcie, zastanawiajcie się, w jaki sposób możemy dotrzeć do większej liczby ludzi, jak możemy wykonać lepiej ten rodzaj pracy. Potrzebna jest refleksja, także głębsza analiza badawcza, ponieważ czasami chodzi o sprawy, które wymagają profesjonalnego przygotowania, aby móc je zrozumieć, aby móc wyciągnąć wnioski, aby móc rozwinąć poszczególne przedsięwzięcia itd. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Cóż, odwagi. Życzę Wam odwagi i przypomnę Wam także inne słowa świętego Hosomarii które odnosił ogólnie do pracy dzieła, mogą nam posłużyć w codziennej pracy, w działaniach, w instytucjach, które prowadzicie. Wszystko jest już zrobione i jednocześnie wszystko do zrobienia. To nie tylko zręczna gra słów. To zdanie zawiera w sobie ważną myśl, nie jest tylko zręczne. Wszystko jest do zrobienia, chociaż już wszystko jest zrobione. Zastosujcie to także do Waszych instytucji. Oczywiście nie znam każdego z Waszych działań z osobna, ale macie je już zorganizowane, działają od jakiegoś czasu, są już zrobione. Ale stosując słowa wszystko jest do zrobienia, nie myślcie tylko o tym, co już robicie, co podejmiecie jutro pojutrze i w przyszłym roku. Ale wszystko jest do zrobienia także w rozwoju instytucji. Nie chodzi o zmianę dla zmiany, ale abyście się trochę zapalili do tego, by powiedzieć, jak możemy nie tylko podejmować więcej działań, ale jak możemy trochę bardziej rozwinąć samą instytucję. Jak możemy nie zadowalać się tym, czym jesteśmy i co robimy. Co zrobić, żeby było nas więcej, żebyśmy mogli więcej zdziałać, a przede wszystkim działać lepiej. Dobrze, gratuluję Wam. Modlę się za Was. I liczę, że skoro się spotkaliśmy, to pomodlicie się też trochę za mnie.